Pomyślałem sobie o czymś. Skoro mam bezprzewodowe słuchawki, to jak założę do tego kaszkiet, jeszcze założę słuchawki, to będzie hipster jak ta lala, nie? Zarąbiście. Ja tak idę na miasto. Pamiętajcie, jak chcecie zostać hipsterem, to nawet odświeżanie ust musi być retro. No. To było, żeby tylko pokazać tak. Pamiętajcie, że dodatkowo musicie mieć kolegę, z którym możecie iść zawsze na kawę. Iść, to znaczy jechać. Wiśnia arbuz. Kurczę, jaka kolejka na parking. Myślisz, że miejsca jakieś będą? Myślisz, że co, ci ludzie wracają do domu po co? Bo chcą? Nie ma miejsc, zawracaj. Aktorem to ty nie będziesz. O, kurczę. Czekaj, bo tu pan chce wjechać. Aha. Zapraszamy pana, bardzo proszę. No nie sądziłem, że tutaj ktoś będzie chciał wjechać. Patrz, on się mieści na ścieżce dla rowerów. Zgasł mi silnik. Szukaj, patrz, mieści się. Kurczę, o, mieści się. Tu jest sznurek samochodów i tam się ciągnie, tu też są samochody, ale nas serdecznie witają, popatrzcie. Zajebiście, dzięki ziemniak, dzięki. Dobra, zwolnij, bo tam przejście dla pieszych jest. Cicho, bo pada. Ty jedziemy! Miejsce! Czujesz, jesteśmy zaraz przy siłowni. Nie widzisz, jaką miałam klatę? Na cholerę mi siłownia. A jaki hipsterski styl? Stary, jakby dodać... 2+2 to 4. Jak dodać, dokładnie. A 3+5... W sumie jesteśmy w środku, a w pomieszczeniach się nie chodzi w czapce, nie? Ej, powinieneś mieć taki płaszcz jak ja, co najmniej, jak chcesz być hipster. To ja zostawię to, co zostawię tak. Nie, no nie wchodź w kaszkiecie do środka, pogrzało cię. Patrzcie na to. Idealnie się mieszczą. To jest kaszkiet etui. Czapka. To jest taki, wiesz, to jest timelapse. Yeah. Grudzień to jest bardzo zły moment na chodzenie po sklepach, bo sami zobaczcie, ile to jest ludzi. To oznacza mało miejsc parkingowych i to nie do końca oznacza, że będzie nasza kawa. Tibur, ja wiem, dlaczego nie piłem tej kawy ostatnio. To moja wina. To kurde nie jest kawa nawet. Nie? To jest szalony, już wypił, a ja mam jeszcze połowę. To nie ręka Tibura, tylko jesteśmy w najbardziej hipsterskim kąciku, bo tutaj są FIE, a tu jest iSpot. I idziemy zobaczyć nowe maki, tylko... I tutaj generalnie jest tak, że kupujesz faję, wchodzisz do iSpota, a tam jeszcze kaszkiet tutaj śmanie może znajdziesz. Powiadasz? Kurde, mój poradnik hipsterski. Chciałem być hipsterem, ale mi nie wyszło, jak patrzę się na pijamy. Jeszcze musisz mieć te Sennheisery, które chyba kosztują parę ładnych stówek, nie wiem. Już mam jedne słabki. A no tak, gdzie? W kaszkiecie. W internecie są bardzo popularne ciekawostki, to jako ciekawostkę pokażę wam. W tym miejscu stałem kiedyś z kamerą, zaraz przy tej budce z obłażankami i filmowałem dziewczyny w bikini, jak był pokaz mody. Zamula mnie. Witam was w krótkiej recenzji takie... iPhone'a 7. Czekaj. Bardzo fajny telefon. Bardzo piękny. Jakieś gry są. To by było na tyle z dnia dzisiejszego. Moja kieszeń jest bardzo praktyczna. Tibur, jak ci się podobał wypad? Było spoko. Słodko. Przez tę kawę. Która była czekoladą notabene. Cicho. Tutaj jest wyjście z galerii, a tu jest samochód. Ale się ktoś ucieszy. Tam ktoś stoi, może czeka i chce tutaj siąść. O! To był poradnik z cyklu Jak zostać hipsterem, wersja by Ziemniak. Dziękuję wam wielkie, jeżeli wam się podobało.